Witajcie mili moi, dalej wieje. Wiatr skończony. Słuchajcie, zdecydowałem się nakręcić ten materiał. Cała prawda o problemu z utrzymaniem temperatury silnika CGLC i CAHA i innych. Przez ostatni rok piszecie do mnie pytania, wiadomości, że macie problemy z niedogrzaniem, z problemem z termostatem. Na początku, abyście zrozumieli, co to znaczy problem z termostatem, co oznacza popsuty termostat, musimy cofnąć się w czasie do tego, jak ja diagnozowałem i wymieniałem swój termostat w swoim aucie. Także zobaczcie to. Są już te trzy kreski, które zawsze są. A VCDS pokazuje 76 stopni. Dobra, lecimy. Zielone. No, coś tam idzie do góry. Bo już prawie jest. Kurde, jechać trzeba. Już prawie 80. Słuchajcie, żeby nie było, ja już jadę 15 minut. Dalej nie ma 90 stopni. Na VCDS-ie już było prawie 80, a teraz spadła do 75. Dalej lecę na Carriageway'u. Zaraz zjadę do miasta, zobaczymy jak w mieście. Ale ja już wiem, że będzie tak samo. Ja to dziwne. Temperatura 90 stopni na chwilę na pewno będzie. A na VCDS-ie 81. Spokojnie, zaraz zgaśnie. Zobaczcie, 15 to jest. I tak jak mówiłem, nie minęła minuta i już mamy mniejszą temperaturę. Tutaj 78. Zjeżdżamy na Alford, na West Hill. Także jak widzicie, słuchajcie, problem z termostatem, prawdziwy problem, jaki te silniki mają, 2 litry, 1,6, słuchajcie, euro 5, problem z termostatem istnieje. Słuchajcie, ten problem jest taki, że bardzo często ciekną te termostaty, bo tam tylko jest jeden o-ring i po prostu cieknie. A drugi to po prostu podczas jazdy wam samochód się nie nagrzewa. Tak jak widzieliście, nagrzał się do 90 i spadło. Nagrzał się i spadło. To jest problem z termostatem i faktycznie jest to problem z tymi termostatami i po prostu trzeba go wymieniać. Ale słuchajcie, teraz cała prawda może być szokująca. Dla niektórych pewnie będzie, ja wiedziałem, dla niektórych może być tak jak moja wizyta u fryzjera, jak pierwszy raz mi powiedział: o, ktoś tu będzie łysy, zaczyna się łysinka. Słuchajcie, na początku był szok, później akceptacja. Słuchajcie, więc zacznijmy. Pokażę wam, może zrobiłem parę, poprosiłem parę znajomych, parę filmików. Może inaczej zróbmy. Cofnijmy się do tego czasu, jak wymieniałem płyn chłodzący i co zobaczyłem. Trzeba zdjąć osłonę, ale chodźcie, coś pokażę wam. Wrócił problem. Stary przyjaciel. Chwilę stał, dwie kreski. Będziemy musieli... Tak jak widzicie, moje słowa jakie były. Stary przyjaciel wrócił, więc coś jest nie tak. Następne, pamiętajmy, że nagrzewnica jest również chłodnicą. Słuchajcie, problem jest nie do rozwiązania. Problem istnieje, ale to w każdym dieslu. Jeżeli ty na postoju zostawiasz diesla w zimie, to jest iż normalne i nic z tym nie zrobisz, że twoja temperatura spada. Po pierwsze, jest zimno, a po drugie, chcesz ciepło, a więc korzystasz z ogrzewania. Korzystając z ogrzewania, pamiętajmy, że ogrzewanie to jest chłodnica. To jest mała chłodnica, jest nawiew. Jeżeli mi nie wierzycie, to może obejrzycie te filmy.
No i dobra, słuchajcie, mam nadzieję, że dobra widać, dobrze widać. Mercedes Sprinter 2020 rok, dwulitrowy diesel 39 na postoju. Już temperatura coś skacze. Ogrzewanie włączone w ten sposób. Także zaraz zobaczymy, czy opadnie temperatura. Fan ma niecałe 3. Także dajmy mu 5 minut i zobaczmy. Słuchajcie, po 3 minutach temperatura spadła. Niedużo, ale nie jest już 90. Utrudnijmy mu życie. Temperatura max i fan on. Dajmy mu trochę popracować w ten sposób. Popatrzcie na to, słuchajcie, to nie jest nawet 6 minut. Popatrzcie, o ile spadła temperatura. Fakt faktem, jest ciepło. Na bardzo ciepło ustawiłem. Popatrzcie, o ile spadła. To jest co najmniej 70 stopni Celsjusza w tej chwili jest płynu chłodzącego. To jest, słuchajcie, zaledwie 10 minut. I jeszcze raz. Ogrzewanie, ciepło, czwóreczka i będziemy patrzeć. Tak jak widzicie, temperatura spada. Skoda Kodiaq 2018 rok, 2 literki diesel. Załączamy nawiew na gorącą temperaturę, na maksa. Jest czas 7:10. I zobaczymy, do ilu spadnie temperatura cieczy chłodzącej. Dobra, kochani, druga zaraz się ugotuje. Jak widzimy, ogrzewanie na maksa. Minęło 15 minut i wynik jest taki. Spadła temperatura do 75 stopni. Ford Transit z 2024 roku, agrzaniówka. Mamy nastawioną klimatyzację na fulla i zobaczymy, po jakim czasie spadnie temperatura płynu chłodzącego. Mamy czas 7:31. Około 15 minut nawiew na fulla, żeby nie było, i spadła temperatura do jakichś 70 stopni. Patrzcie na to, dłużej stoję, temperatura max, nawiew 3, temperatura chłodzenia 50. Popatrzcie na godzinę teraz. To jest następny dzień. Zobaczymy, czy się podniesie. Tak jak widzicie, kochani, nie tylko te silniki mają problem. Tak jak widzicie, że inne silniki również mają ten problem. Pewnie zastanawiacie się, czemu i dlaczego inni nie zgłaszają żadnego problemu z tym. Podejrzewam, że jeżeli wiesz, po pierwsze, my jesteśmy wagowcem. No, jak jesteś wagowcem, to dbasz o swoje maszynę i kochasz, i nagle ktoś ci mówi, że jest temat, ty zaczynasz się martwić, ty zaczynasz patrzeć. Podejrzewam, że inni ludzie mają w dupie i po prostu nie patrzą, to po pierwsze. Po drugie, jak widzicie, jeden Mercedes Sprinter po chwili stracił temperaturę. Ford, stojąc na postoju, ogrzewanie włączone na minimal,
stracił temperaturę. Następnie nawet kodiak, tak jak widzicie, 2-litrowy TDI Euro 6, również jak dacie mu dobrze w piec, traci temperaturę, bo my chcemy ciepło i my mu zabieramy, my zabieramy silnikowi. Także to nie jest problem do naprawienia, nie naprawicie tego. Nie walczcie z tym, nie wymieniajcie termostatów małych, dużych. Jeżeli macie faktycznie problem z termostatem, on się objawia w ten sposób, że w trakcie jazdy jest problem. Nawet kolega, słuchajcie, chciałbym podziękować koledze z Volkswagenu Tiguana, który do mnie napisał: słuchaj, mam problem, staję na postoju, jest ogrzewanie, nagle mi spada do 60 stopni, wyłączam ogrzewanie, wraca temperatura. Sami widzicie, jest odpowiedź. Macie własną odpowiedź. Nie winię was, bo ja też zrobiłem błąd, po pierwsze stary przyjaciel, ale zacząłem sklejać te wszystkie klocki, które piszecie do mnie, że to musi być zima, że to zawsze w zimę, że na postoju, jak jedzie, to on sobie daje radę. I tak nie do końca wiedziałem, nie rozumiałem waszego problemu, aż kolega napisał właśnie z Tiguana i ja wymieniłem płyn i wszystkie klocki się poskładały, słuchajcie. No popatrzcie, może jak w ogóle sprinter dwulitrowy przy temperaturze 40 stopniach przez co najmniej 20 minut próbowałem nagrzać. Także widzicie, to jest 20, pół godziny nawet go tam trzymałem. Osiągnął tam ponad 50 stopni i nie chciał. Pytanie, dlaczego na przykład benzyna lepiej sobie radzi niż diesel i utrzymuje tą naszą temperaturę. Słuchajcie, benzyna w innej temperaturze się pali niż ropa. Ropa w dużo niższej. Potrzebuje większego zapłonu do zapalenia. Bo diesel od benzyny się różni tym, że świeca żarowa jest, jakby powiedzieć, drugim planowym aktorem. Ona przychodzi tylko jak jest zimno, wygrzewa nam komorę, żeby lepszy zapłon był. I z tego co wiem, w trakcie wypalania. A zapłon się odbywa w ten sposób, jak idzie tłok do góry, ściska powietrze, że jest tak gorące i dopiero paliwo jest wtryskiwane. Potrzebuje wyższej temperatury zapłonu, ale już pali się w niższej temperaturze. Benzyna ma, że zapala się wystarczy od iskry. Ale spalanie jest dużo, dużo, dużo wyższa temperatura spalania. Także nie uczyli w ten sposób, że diesle dużo więcej kilometrów robią, bo temperatura spalania jest niższa niż benzyny. A też mnie uczono, że gaz nie jest dobry dla benzyny, właśnie dlatego, bo jeszcze w wyższej temperaturze się spala, to jest niebezpieczne. Pewnie zadajecie się pytanie, dlaczego w ogóle chcemy utrzymać tą temperaturę 90 stopni. Dlaczego my chcemy z tym walczyć? Słuchajcie, no po pierwsze, silnik lubi pracować na ciepły, wtedy mniej się zużywa. Temperatura 90 stopni płynu chłodzącego jest najlepszą temperaturą, a oleju chyba 120 Celsjusza, jak dobrze pamiętam, ale poprawcie, jeżeli to się, bo tu tak mi z tyłu głowy tylko idzie. No i tak. Następnie, jeżeli nas zimny silnik jest, z powodu tego, że ECU chce go nagrzać, dolewa paliwa, tak? Tam dolewa paliwa i wtedy wiadomo, bogatsza
mieszanka paliwowo-powietrzna, bogatsza, oznacza więcej sadzy. Więcej sadzy oznacza cięższe wypalanie i zabrudzony dolot i inne rzeczy, więc dlatego my chcemy tej wyższej temperatury. Ale były dwa komentarze pod filmikiem. Był jeden: Arku, zrobiłem wszystko, mi nic nie pomogło. Także nie martw się, bo nic nie pomoże ci, bo tak diesel ma. Mam nadzieję, że tymi materiałami, które zbierałem, udowodniłem wam, że jeżeli stoisz na postoju, po prostu temperatura spadnie. Następny był komentarz od kolegi, który napisał po prostu, że ten silnik tak ma i nic z tym nie zrobisz. Także i dwa komentarze były i chciałbym, staram się nie odnosić, każdy ma swoje konto. Ja, słuchajcie, tworzę swoje filmiki i to naprawdę kosztuje czas. Fiata może bym ulepił w jeden tydzień, ale wam nagrać wszystko, także ja szanuję wszystkich, ale każdy ma prawo do wyrażenia swojego zdania. Słuchajcie, były dwa komentarze, jest już soft, to po pierwsze, a po drugi był komentarz z danym kolegą, który ma tam kanał, dosyć bardzo dużo subskrypcji, więc nie chcę tutaj kogoś jakby wchodzić w paradę, ale ja muszę odpowiedzieć na to, bo obejrzałem ten filmik, nie będę mówić, czy on jest słaby, czy nie, to wy określicie, bo twierdzicie, że jest bardzo dobry. Ale ja niestety nie mogę się z tym zgodzić, słuchajcie, nie mogę się z tym zgodzić, jeżeli chodzi o soft. Powiedzcie mi, czy łożysko huczące można naprawić softem? Nie. A dlaczego? Mechaniczne. Coś mechanicznego nie naprawimy softem. No chyba, że w softie zrobimy, że radio będzie nam się zgłaśniać z daną prędkością. Kiedyś słyszałem mechanika, który powiedział, że jeżeli panu coś puka, i pan da głośniej radio, to jeszcze jest git. Ale jak głośniej radio jest i przestaje pukać, znaczy słychać pukanie, no to już pan musi coś wymienić. Także jeżeli coś jest mechanicznego, softem nie naprawimy. Proszę, wytłumaczcie mi w tej chwili w komentarzach, jak to jest możliwe, że ktoś chce softem układ mechaniczny chłodzenia polepszyć. Prześledźmy układ chłodzenia w Euro 6, w Euro 5 takiego. Pompa mechaniczna, bez nakładki, tak. Także, hej, pompa mechaniczna, nie wpłyniemy na nią. Termostat mechaniczny, nie wpłyniemy na niego. Nawet gdybyśmy wpłynęli, to może w silniku byłoby cieplej, ale byśmy my w środku mieli, bo jest obieg mały i duży. Jeżeli zamkniemy w małym, to płyn chłodzący będzie tylko kręcić się w silniku i nie będzie do nas docierać, tak. Następnie mamy zawór zwrotny, mamy mały termostat i to dużo ludzi pisze, że to EGR termostat, znaczy DSG, a to w rzeczywistości podejrzewam, że jest termostat EGR termostat, ale one też są mechaniczne. Na przykład w mojej A6, jak widzieliście, jest zawór, który po prostu odcina płyn chłodzący do kabiny. Niektóre samochody mają, niektórzy nie mają. Także ja zawsze daję na ciepło, jak chcę wymienić płyn. Mam nadzieję, że zleci jak go najwięcej, dlatego na ciepło. Jak odpowietrzam, to też na ciepło, jak układ jest zapowietrzony płynu chłodzącego. Jest po prostu zimno w środku. Także tu następnie jest coś elektrycznego, ale odetnie nam ogrzewanie do środka. Także to też soft nam nie pomoże. Następnie są pompki, nie? Takie pompki, one są na układzie. Słuchajcie, te pompki są po to, że jak wyłączasz silnik, jak dobrze pamiętam, to one tylko pompują płyn, aby chłodzić turbinę, aby chłodzić inne rzeczy. Także tu też nie zadziałamy. Tak, podejrzewam, jest możliwość, aby softem zadziałać na temperaturę. Dolanie paliwa. Pamiętajmy, że ECU dolewa nam paliwa, aby szybciej rozgrzać
to co, softem mamy dolewać paliwa? Mamy mieć bogatszą mieszankę? Pytam. Czy ten soft, jeżeli faktycznie tak działa, jak ja, mnie się wydaje, czy on będzie dobry dla ciebie? Czy chcesz, żebyś miał więcej sadzy, bo stwierdzą, że utrzymywać temperaturę? Czy on faktycznie utrzymuje, to też nie wiadomo, bo na tym filmiku widziałem, że było 83 stopnie osiągnął, także to nie jest 90. Słuchajcie, zanim wgracie jakikolwiek soft, bo w Polsce jest bardzo, 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 bardzo modne podnoszenie mocy, wgrywanie softów i takich innych, leczenie zarazy, nie, jak to było? Cholery zarazy. Moim zdaniem u mnie jest tak, bo to jest diesel. Diesel po pierwsze płonie mniejszą temperaturą, a po drugie, no po prostu tak diesle mają. Diesle bardzo długo się nagrzewają, także nie zrobisz z tym nic. Jeżeli faktycznie masz problem, jeżeli jedziesz i faktycznie ten samochód nie utrzymuje temperatury, spoko. Ale jeżeli ty staniesz, włączysz mu gorąco i zaczynasz chłodzić ten płyn chłodzący, to masz odpowiedź. Także osobiście, słuchajcie, u siebie nie wymieniam, tak jak mówię, no byłem trochę w szoku, mówię, stary przyjaciel wrócił, wymieniamy mały termostat i inne rzeczy. Nie zamierzam tego zrobić. No chyba, że wy powiecie, wymień i sprawdzimy. Nie ma sprawy, mam na to budżet, mogę pojechać, oczywiście z oryginału bym kupił. Nie mogę wymienić i ja jestem pewny, że nie zaleczymy tego problemu, bo to nie jest problem z akurat nawet i z tym silnikiem. To jest problem diesla. Nie wiem, czy podobał ci się to, czy co powiedziałem. Mam nadzieję, że zgodzisz się ze mną. Jeżeli nie, no to oczywiście też szanuję twoje zdanie. Jeżeli chcesz softa grać, bardzo chętnie, proszę bardzo, to wasze samochody. Ja po prostu sprawdziłem to w innych autach. Tak jest i tego nie zmienimy. A jak na razie to pasja, miłość, rodzina. Miłość, pasja, rodzina. Trzymajcie się. Tak jest. Łysieje też. Także nara.